SCP-016 wydaje się być zwykłym patogenem podobnym do wirusa Ebola. Jednak, gdy osoba nim zarażona przechodzi silny stres, spowodowany na przykład sytuacją zagrażającą życiu, sprawia on, że nosiciel zaczyna mutować, zamiast przechodzić zwykłe stadia choroby. Mutacje mogą być różne w zależności od osoby i sytuacji, w której się znajduje. Mogą one prowadzić na przykład do przemiany w syrenę lub wyrośnięcia skrzydeł. Identyfikator podmiotu SCP-016. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-016 przebywa w pokoju o wymiarach 5x5x5 metrów, przechowywany w temperaturze nieprzekraczającej 0 stopni Celsjusza. SCP-016 pozostaje w szalce Petriego, chyba że inne polecenie zostanie wydane przez pracownika z upoważnieniem poziomu 4 lub o 5. Pełna dokumentacja eksperymentów z SCP-016 musi zostać przedstawiona przed i po zbadaniu próbek oraz duplikatów SCP-016. Niezastosowanie się do tych procedur będzie prowadzić do zwolnienia lub przeniesienia odpowiednich pracowników do klasy D. Tylko upoważnieni pracownicy mogą otrzymać pozwolenie na pozyskanie próbek i eksperymentować z SCP-016 w ramach regulaminu rozpowszechniania BC-L5. Jeżeli epidemia wystąpi pomimo zastosowania wspomnianych procedur, zarządca jest zobowiązany wykonać procedurę zamknięcia kod Sigma oraz opracować plan zabezpieczenia. Zainfekowany personel ma zostać odkażony na miejscu przez siły bezpieczeństwa MOB posiadające wyposażenie antybiologiczne i antychemiczne. Jeżeli infekcja będzie trwała dłużej niż 48 godzin, należy zdetonować lokalny ładunek jądrowy. Zabroniona jest ewakuacja pracowników przebywających wówczas w pobliżu obiektu. SCP-016 wykazał, że potrafi przeżyć do 6 godzin we krwi, a także kilka minut w powietrzu. Intensywne promieniowanie ultrafioletowe i wysokie stężenie wybielacza wykazały zadowalającą skuteczność w sterylizacji materiałów nieorganicznych. Opis. SCP-016 to krwiopochodny patogen uzyskany od pracownika kopalni, który został ranny podczas pracy na głębokim chodniku. Wspomniana rana powstała przez skażony pył węglowy z kopalni, choć pojawiła się sugestia, iż pracownik musiał być zainfekowany przez nieaktywne zarodniki. W ciągu następnych kilku dni SCP-016 zainfekował pozostałych pracowników z miasteczka górniczego, jak również wszystkich członków sztabu kryzysowego Centrum Zwalczania Chorób, wysłanych było opanować epidemię. Personel fundacji przejął dowodzenie i zneutralizował zainfekowane osoby. Zainfekowani pacjenci zostali poddani kwarantannie, a kopalnię, w której doszło do infekcji, zniszczono za pomocą ładunków wybuchowych. Okres inkubacji SCP-016 trwa od 24 godzin do 2 lat, w zależności od liczby osób znajdujących się w jego obszarze. Pierwsze objawy mogą być podobne do objawów przeziębienia, którymi są swąd oczu, katar, kaszel i boleści. Druga faza rozpoczyna się w przeciągu 48 godzin i składa się z kontrolowanej gorączki krwotocznej, ponieważ organizm produkuje niewystarczającą objętość krwi, aby ją utlenić w płucach, tworząc efekt puszki aerozolu. Podczas fazy trzeciej organizm nosiciela zaczyna pękać, a on sam krwawić. Krew wydobywa się z każdego otworu ciała, m.in. nosa, kanałów łzowych, odbytu, porów w skórze, ust, cewki moczowej i w przypadku kobiety pochwy. Ciśnienie krwi wzrasta w nadzwyczajnym tempie podczas stadium końcowego. Zarażeni wymiotują krwią na odległość nawet 5 metrów. Jeżeli nosiciel przetrwa niemal całkowite wykrwawienie, patogen zostanie uśpiony po raz kolejny i powróci do fazy inkubacji. SCP-016 od innych odmian gorączki krwotocznej Ebola, jak i Marburgu, odróżnia jego niezwykła reakcja na stres. Jeżeli zarażony odczuwa wzmożony stres, np. kryzys zagrażający życiu, patogen będzie mutował do formy retrowirusa, zmieniając taktykę przetwarzalnikową i szybko rozmnażając się w DNA nosiciela. Obiekt będzie wówczas także stymulował szybki podział komórek. Główna przemiana fizjologiczna występuje w ciągu pierwszych 24 godzin, przy pełnym zdrowiu fizycznym występuje w przeciągu 2 tygodni.
W większości osobniki nie przeżywają procesu ze względu na wysokie zniszczenia dokonane w organizmie. Interesującym efektem ubocznym transformacji jest maksymalne wzmożenie wrażenia pragnienia. Uważa się, że może to być próba maksymalizacji rozprzestrzeniania się wirusa w sposób podobny do wścieklizny. Z drugiej strony, osoby przechodzące transformację ciała nie wydają się wykazywać właściwości krwotocznych SCP-016, a jednak osoby zarażone przez przekształconych nosicieli będą nadal podlegały normalnemu procesowi infekcji przez SCP-016. Log eksperymentów z właściwościami transformacyjnymi SCP-016. Tester D-016-1. Pracownik klasy D został zainfekowany przez SCP-016. Przez 24 godziny był zalewany wodą, do czasu, aż płuca przekształciły się w skrzela. Osobnik przetrwał 2 tygodnie, po czym tester przekształcił swoje kończyny w płetwy, jego oczy zanikły i wzmocnił się zmysł słuchu, podobnie do występującej u waleni umiejętności echolokacji. Tester został zabity przez odpompowanie całej wody. Ciało później spalono, bez poddawania go diagnostyce pośmiertnej. Tester D-016-02. Pracownik klasy D zainfekowany przez SCP-016. Przez 24 godziny był zalewany wodą, co spowodowało szybki przyrost masy mięśniowej i rozbudowę kości. Tester próbował uciec z celi przed rozerwaniem wzmocnionych drzwi stalowych. Nie zdołał tego dokonać i utonął. Notatka. Taka sama sytuacja, dwie różne odpowiedzi. Ciekawe. Tester D-016-3. Pracownik klasy D został zainfekowany przez SCP-016. Pracownik był wcześniej chemikiem, który otruł żonę po odkryciu, że go zdradzała. Przez 24 godziny był zalewany wodą, co spowodowało wyrośnięcie niezwykłego narządu na jego klatce piersiowej, składającego się z komory i dwóch rur. Organ pobierał wodę i pęczniał, dopóki pracownicy fundacji nie przewidzieli, co SCP-016 próbuje uczynić. Eksperyment został zakończony przez zastrzelenie D-016-3. W organizmie wykryto kilka worków wypełnionych gazem acetylenu i tlenu. Tester D-016-4. Pracownik klasy D został zainfekowany przez SCP-016. Osobnik został poinformowany, aby skoncentrował się na wytworzeniu skrzydeł. SCP-016 nie mutował, osobnik zmarł, wykrawiwszy się w fazie trzeciej. Tester D-016-5. Pracownik klasy D został zainfekowany przez SCP-016. Osobnikowi polecono skoncentrować się na wytworzeniu skrzydeł, po czym umieszczono go w akrylowym pudle zawieszonym 300 metrów nad wałem kopalni. Zegar został umieszczony na zewnątrz pudła i poinformowano osobnika, że gdy odliczanie dojdzie do zera, tester spadnie w przepaść. SCP-016 mutował, powodując, że na lewym nadgarstku nosiciela wyrosła macka, podobna do pajęczej dyszy przędnej. Osobnik wystawił organ przez jeden z otworów i wystrzelił silną nić. Testera zabito przez detonację ładunku wybuchowego. A teraz pozwól, zatrzymam cię jeszcze na chwilę, bo chciałem o czymś porozmawiać tak poza odcinkiem. Jeżeli oglądasz ten materiał w przyszłości, tak jakoś miesiąc po publikacji, to możesz raczej już iść, dużo nie stracisz. Ale tych, co oglądają go niedługo po publikacji, chciałbym prosić, by zostali tu na chwilę. Jak pewnie zauważyłeś, dodałem na początku krótką wstawkę streszczającą obieg SCP, o którym mówię w odcinku. Widziałem, że parę osób prosiło coś podobnego w komentarzach, dlatego postanowiłem spróbować. I tu jest prośba do ciebie. Chciałbym, abyś zagłosował w ankiecie przez kliknięcie w literkę i w prawym górnym rogu ekranu, która powinna ci się teraz wyświetlać. Wydaje mi się to ciekawym pomysłem, ale zdaję też sobie sprawę, że niektórym takie mini-spoilery mogą przeszkadzać, dlatego chciałem, byś jako mój widz się w tej sprawie wypowiedział. Ewentualnie, jeżeli masz jakieś inne pomysły, co mogę zmienić w swoich odcinkach albo do nich dodać, możesz mi opisać w komentarzach, a ja spróbuję wybrać te najciekawsze z nich. Tak jeszcze korzystając z okazji, chciałem poinformować, że za około tydzień wyjeżdżam na wakacje i z tego powodu mogę mieć drobne problemy z robieniem nowych odcinków. Nie chcę robić o tym oddzielnego materiału, zaśmiecać kanału i tak dalej, ale uznałem, że wypadałoby o tym jakoś was poinformować. Spróbuję nagrać na zapas parę filmów, ale niestety nie jestem pewien, czy mi to się uda. Mam jeszcze parę zajęć niestety. Przerwa nie będzie trwała długo, tak około tydzień, max 2.
Ale spróbuję tam nagrać chociaż jeden albo dwa filmy, żeby nie było takiej długiej przerwy na kanale. I to chyba wszystko, co chciałem wam na razie powiedzieć, więc będę się z wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć.